Taki to wyjątkowa gromada kręgowców, tak doskonała, tak interesująca i bogata, że trudno uwierzyć, iż tak mało poświęcamy im uwagi, kojarzone najczęściej z wolnością, piękną pogodą i doskonałym śpiewem. Są wśród nich prawdziwe kolosy. Taki łabędź niemy ma przeszło 2 metry rozpiętości skrzydeł, no i potrafi wznieść się na 4 kilometry. Są tu także niezłe maluszki, kolibry, z których najmniejszy, koliberek hawański, ma 6 cm długości, z czego 1,5 przypada na dziób. A masa ich ciała wynosi, i uważajcie teraz, między 1,6 a 1,9 grama. Wiecie, co tyle waży? 1,64 grama waży moneta jednogroszowa. Kolibry są doskonałymi lotnikami. Potrafią latać, nie zmieniając ustawienia ciała, nie tylko do przodu, ale też na boki. Potrafią nawet wrzucić wsteczny. Sokół wędrowny podczas pikowania osiąga prędkość 360 km na godzinę. Wyobraź sobie wypatrzeć małą ofiarę z kilkuset metrów, precyzyjnie przewidzieć zmiany położenia i niczym naprowadzany pocisk uderzyć z taką niebotyczną prędkością. Popatrzcie przez chwilę, jak sokół próbuje uporać się z tym stadem. Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości co do wspaniałości tej gromady kręgowców? Ale jak to wszystko jest możliwe? Co stoi za sukcesem tych zwierząt? Jakie cechy pozwalają panować nad niebem? Przyjrzyjmy się zatem przystosowaniom ptaków do lotu, a jest ich całkiem sporo. Patrząc na ptaki, na pierwszy plan wysuwają się takie charakterystyczne cechy jak skrzydła, pióra, no i dzioby. Weźmy się najpierw za pióra. Lekkie, mocne, świetnie izolują. No nic dziwnego, że zaczęliśmy je podkradać i pakować sobie do kołder. U ptaków znajdziemy 4 rodzaje. Pióra puchowe, pokrywowe, lotki i sterówki. Puchowe to właśnie te z naszych pościeli i służą zarówno nam, jak i pierwotnym właścicielom do tych samych celów, a więc mają izolować od warunków środowiska i zapewniać komfort termiczny. Gładkie i przylegające pióra pokrywowe to wspaniała aerodynamika, opływowy kształt, który pozwala oszczędzać energię podczas lotu, a także rozpędzać się do tych zawrotnych prędkości. Lotki to oczywiście te pióra, które znajdziemy na skrzydłach i tworzące razem z nimi powierzchnię lotną. Sterówki są na ogonie i służyć będą dokładnie temu, co wynika z nazwy. Utrzymanie równowagi i sterowanie podczas lotu. A jak takie pióro jest zbudowane? Ogólny plan budowy wygląda następująco. Oto oś i chorągiewka. Oś składa się z 2 części. Dudki to ta część osi poniżej chorągiewki zanurzona w skórze. Drugą częścią osi jest stosina. To do niej przymocowana jest chorągiewka. Jeśli chodzi o skrzydła, to są to przekształcone kończyny przednie i nie możemy nie wspomnieć o wielkich mięśniach klatki piersiowej przyczepionych do kostnego grzebienia umieszczonego na mostku, które będą skrzydła zasilać. A zatem mamy pierwszą parę kończyn, napędzaną potężnymi mięśniami i zaopatrzoną w pióra. Oto maszyneria, która w pierwszej kolejności zapewni możliwość lotu. No ale to przecież nie koniec. Będąc przy szkielecie, wspomnijmy o tych kościach, które wypełnione są powietrzem. Mówimy wówczas, że są to kości pneumatyczne, a ich rolą jest obniżenie masy zwierzęcia. Pamiętacie jeszcze kolibry? Przejdźmy teraz do ptasiego dzioba. Może na pierwszy rzut oka nie wygląda jak jakiś przełomowy wynalazek, ale jest prawdziwym multitoolem dla swojego właściciela. Pozwala pochwycić ofiarę, zabić ofiarę, wyszarpać mięso z ofiary, budować gniazda
rozprowadzać wydzielinę gruczołu kuprowego, by natłuścić pióra, a wszystko to przy bardzo niewielkiej masie. Mamy więc jedną lekką strukturę z powodzeniem zastępującą cały garnitur ciężkich zębów. Prawdziwym szczytem geniuszu cioteczki ewolucji jest jednak układ oddechowy ptaków. Mimo że pozostałe kręgowce mają różne typy płuc, płazy workowate, gady gąbczaste, ssaki pęcherzykowate, to ich zasada działania jest podobna. Są jak baloniki, które napełniają się powietrzem i to powietrze wypuszczają. Płuca ptaka jednak to miliony cieniutkich rureczek, wspomaganych dodatkowo przez tak zwane worki powietrzne. No i jak to działa? Świeże powietrze podczas wdechu pełne tlenu trafia do płuc oraz właśnie do tych worków powietrznych, które nie są ukrwione, a więc nie dochodzi w tych workach do wymiany gazowej. Zatem zalega tam świeże powietrze pełne tlenu i nic się z nim nie dzieje. Podczas wydechu zaś ptak, pozbywając się zużytego powietrza z płuc, również wyrzuca to świeże powietrze z worków powietrznych, które przepływa jeszcze raz przez płuca. Innymi słowy, ptak ma zawsze świeże powietrze w płucach w każdej sekundzie życia. Zarówno na wdechu, jak i na wydechu prowadzi wymianę gazową, a rurkowate płuca cały czas mają tlen, z którego mogą korzystać. Do tej pory koncentrowaliśmy się na przystosowaniach do lotu, ale to przecież nie jedyna ciekawostka w tej gromadzie. Oto pierwsza z omawianych przez nas grup zwierząt charakteryzująca się stałocieplnością. Ich ciepłota ciała jest względnie stała i prawie niezależna od temperatury środowiska. No zapytacie, i co z tego? Dlaczego to takie ważne? No przypomnijcie sobie jaszczurki należące do gadów, które po chłodnej nocy musiały wygrzewać się na słońcu, by podkręcić metabolizm, no i jako tako funkcjonować. Otóż zwierzęta stałocieplne są cały czas w gotowości, mogą śmiało zasiedlać tereny o skrajnych warunkach. Nieprzypadkowo to właśnie stałocieplne mieszkają w okolicy przyczepów pałąka globusa, niedźwiedzie polarne, czyli ssaki na północy i pingwiny, które są ptakami, czego pewnie nie musiałem dopowiadać, na południu. Zatem takie stwory wykazują aktywność zarówno przy niskich, jak i wysokich temperaturach otoczenia, a ich układy nerwowe sterują temperaturą, włączając mechanizmy grzania, gdy jest zimno, i chłodzenia, gdy jest zbyt ciepło. Kolejny wart wspomnienia wątek dotyczy rozmnażania u ptaków. Chyba żadna inna grupa zwierząt nie zużywa tyle energii na gody. Wcześniej wspomniane śpiewy, tańce godowe, kolorowe upierzenie na przeróżne sposoby samce starają się zawładnąć sercami samiczek, a te wszystkie ptasie zaloty nazywają się toki. Kiedy zaloty już się kończą, kończą się powodzeniem, przychodzi czas na składanie jaj, najczęściej w gnieździe. Kiedy już pisklęta wykluwają się, są albo samodzielne i już kilka czy kilkanaście godzin po wykluciu drepczą za matką, kaczki, łabędzie czy perkozy, takie ptaki nazywamy zagniazdownikami. Z kolei gniazdowniki to gatunki ptaków, gdzie pisklęta są dłużej niesamodzielne, siedzą w gnieździe, a rodzice troskliwie się nimi opiekują. Jak widzicie, sporo można o ptakach opowiadać i ja na razie tutaj zakończę. Albo wiecie co, posłuchajmy jeszcze dosłownie kilku gatunków ptaków. Posłuchajmy, jak wspaniale śpiewają i dopiero wtedy się pożegnamy.
No i cóż, jak zwykle życzę Wam owocnej nauki i do następnego razu.